Świętej pamięci Stanisław miał tu swój dom rodzinny, ale można powiedzieć, że dla niego ta świątynia była również takim drugim szczególnym domem tutaj na ziemi. Domem, do którego powracał, domem, którego strzegł, o który się troszczył. Dbał, by w tym domu było wszystko przygotowane do liturgii, do uwielbienia Boga. Dlatego jest ten również znak, o który prosił ksiądz proboszcz, by to pożegnać świętej pamięci Stanisława w niedzielę we wspólnocie parafialnej, tej wspólnocie, której służył. Służył temu domowi. Świętej pamięci Stanisław urodził się w 1936 roku w miejscowości Rzychowo pomiędzy Toruniem a Warszawą. Pochodził z licznej patriotycznej rodziny, której nauczył się kochać i Boga, i ojczyznę. Dlatego potem mógł służyć z takim oddaniem i wiernością Panu Bogu. Miał 8 rodzeństwa. Wszyscy walczyli, bracia walczyli w Armii Krajowej, a zginęli już po wojnie z rąk tak zwanej władzy ludowej. Mając 20 lat przeprowadził się do Świdnicy, gdzie wkrótce zapoznał swoją przyszłą żonę, Marię, która mieszkała w Pyszczycy Dolnej. Zawarli ślub kościelny w ówczesnym tutaj małym kościółku w Pyszczycy Dolnej w 1958 roku. Z tego małżeństwa urodziło się 2 dzieci. W 1959 roku przyszedł na świat syn Kazimierz, a 6 lat później córka, która do dzisiaj mieszka w domu rodzinnym. Państwo Maria i Stanisław Peczyńscy doczekali się 3 wnuków oraz 3 prawnuków. W 2008 roku obchodzili 50. rocznicę małżeństwa. Jednak pani Maria była już tak schorowana, że pozostała w domu i wkrótce odeszła do wieczności. Świętej pamięci Stanisław ukończył szkołę zawodową, pracował zawodowo 45 lat, do 2001 roku. Jednak cały czas oprócz pracy zawodowej także pracował na swojej gospodarce, bardzo lubił tę pracę na roli. Starał się co roku z żoną jeździć na Jasną Górę, zwłaszcza na dożynki ogólnopolskie. Nawet kiedy miał słabe zdrowie, jechał samochodem do kościoła, podwożąc ze sobą inne starsze osoby. Jak zaświadcza ksiądz proboszcz najbliżsi, świętej pamięci Stanisław był lubiany przez wszystkich. Udzielał się bezinteresownie. Dla dzieci i wnuków był zawsze dyspozycyjny, życzliwy. Cieszył się szacunkiem mieszkańców wioski i parafii. Podejmował się wielu różnych funkcji. Był skarbnikiem w Radzie Sołeckiej, udzielał się w klubie seniora. Należał też do Komitetu Rozbudowy Kościoła w Pyszczycy Dolnej. Spokojny, uśmiechnięty, zaangażowany w służbę i pomoc, także w wspólnocie parafialnej. Jak to się stało, że został kościelny tutaj w Pyszczycy Dolnej? W
domu, w którym mieszkali opieczyńscy, mieszkał także i wujek świętej pamięci Władysław, który był w kościelnej tutaj w Pyszczycy Dolnej przez 30 lat. Ksiądz proboszcz były, ksiądz Stanisław, ponoć nazywał go swoim wikarem tutaj w Pyszczycy Dolnej. W 1999 roku, w wieku 83 lat, właśnie wcześniejszy kościelny odszedł do wieczności i klucze do kościoła przejął po nim pan Stanisław, świętej pamięci. Można powiedzieć, że te klucze do kościoła zostały w domu. Święty pamięci Stanisław już wcześniej wielokrotnie zastępował swojego wujka, kiedy pan właśnie kochan stopniowo tracił zdrowie i siły. Święty pan Stanisław od kilku lat sam poważnie chorował. Była to choroba śmiertelna, nowotworowa, ale był cierpliwy w chorobie, nigdy się nie oskarżał. Nawet w tę środę lekarzowi w szpitalu da pytanie, jak się pan czuje, miał odpowiedzieć dobrze. To były jego ostatnie słowa. Odszedł do wieczności 11 października, kiedy Kościół oficjalnie rozpoczynał rok wiary. Człowiek wiary odchodzi na rozpoczęcie roku wiary. Pan Jezus mówił, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Dlatego z ufnością powierzamy Bożemu miłosierdziu świętej pamięci Stanisława. Ufamy, że znajdzie się dla niego to miejsce w domu Ojca, które przygotował mu sam Chrystus. W domu Ojca jest mieszkanie. Jedno z tych mieszkań ufamy zajął już świętej pamięci Stanisław. Tak jak miał swój dom tutaj w Pyszczycy Dolnej, tak jak dla niego domem była ta świątynia, tak dzisiaj ma dom, ma mieszkanie tam u Boga. Już nie przyjdzie otwierać ani zamykać tej świątyni. Ale chcę mu za to podziękować podczas tej mszy najświętszej ofiary. I chcemy prosić, aby to bramy nieba otworzyły się przed nim. A kiedyś on tam z drugiej strony pomagał swoim najbliższym i tym wszystkim, którzy tutaj modlą się w tym kościele. Pomagał im w tym otwieraniu bram Królestwa Bożego. Zostanie pochowany tutaj na cmentarzu, przy tym kościele w Pyszczycy Dolnej, ze swoją żoną, która na niego czeka od 4 lat.